Cześć, Mako, z tej strony Noliw, znajdujemy się na wyspie, gdzie nie ma praktycznie nic poza trzema drzewami, ale nie ma nic, ale zaraz będzie wszystko, ponieważ dzisiaj nawiedził nas deszcz przedmiotów. Z nieba będą spadały przedmioty i będzie ich bardzo, ale to bardzo dużo. Zostaw łapkę, jeżeli ci się podoba, bo jeżeli nie zostawisz, to widzisz tego czerwonego kwiatka, to jesteś ty. Cyk, jesteś wydobyty i trafiasz do wody. Essa, dobra, także zostawię suba, nara, dobra. Teraz wpisuję komendę, jeżeli chcesz ją dostać, to po prostu zostaw łapkę 20 koła i wrzucam do opisu. Tadam! I mamy deszcz przedmiotów, tak jak powiedziałem, więc bardzo dużo tych przedmiotów respi. Mamy pałeczki blaze'ów, już widzę, dobra, jakaś klata jest. I trzeba by było się stąd dosyć szybko ewakuować, bo jak widzicie, no możemy mieć zaraz problem z lagami, więc ja sobie pozwolicie, że po prostu zrobię crafting na szybko, zanim mi mój komputer wybuchnie, bo już się to dzieje powoli. Dobra, czekajcie, cyk. No nie zrobiłem. Czekajcie, złapę to. Sorry za lagi, ale nie tylko wy macie je, uwierzcie. Czekajcie. Chodzi o to właśnie w tym wyzwaniu, żeby zdążyć przejść Minecrafta, zanim od nas zlaguje, tak że się nie będzie dało totalnie nic zrobić. Jak widzicie, wszystkie itemy lecą, więc generalnie jest duża szansa na znalezienie czegoś ciekawego, ale musimy spadać na inną wyspę jakąś. Próki jestem tutaj, to zobaczmy, co dostałem. Tak, to jest syf. O, na wodzie jest dobry moment, żeby sobie jakieś itemy połapać. Czekajcie, czy ja dostaję cały czas to samo? Nie, dobra, czyli czekajcie, to wywalamy to, chestplate już mamy, to też. Możemy tu na chwilę zlagować serwer w tym miejscu, ale już bym spadał. Potrzebne nam są albo jakieś perły, albo jakieś po prostu od razu gotowe oczy kresu, nie? Więc jedno z tych dwóch rzeczy. Patrzę, czy coś takiego nie spada do wody. Spadło, widziałem. Oczy kresy spadły. Czekaj, czy ja je znajdę teraz? No, w sensie tych itemów to może być ciężko, diaksy znalazłem. Są oczy kresu, widzę, czekaj. Dobra, są diaksy, oczy kresu, dam radę. Dobra, mam 50 oczów kresu, już dobra, spadam zanim mi komputer wybuchnie. Ja już mi wybucha, dobra. Jeszcze jaka pogoda się zła zrobiła. Ewidentnie Minecraft nie chce, żebym tego robił, bo bardzo go to boli, w sensie laguje. Teraz mi się przydało jakieś łóżka, stag łóżek, mamy nawet strzały, ty. Czy jakbyśmy jakiś łuk znaleźli, dobra, szukamy stag łóżek, szukamy. W ogóle w którą stronę mamy płynąć, żebyśmy już wiedzieli, a w tamtą, dobra. To płyniemy tak naokoło sobie, żeby wiedzieć, w co wpadamy, czekajcie, o, może tak, o. To jest dobre patrzenie, czekajcie. Nie, ojej, widzę, że laguje mocno. Odjedźmy tam, gdzie nie jest wyrenderowane. Patrzcie, co się dzieje. Dobra, oczy kresu widziałem, że spadły. Łóżka, tylko łóżka nas interesują. Mam 200 normalnie tych pikseli włączonych w oczach teraz, żeby zobaczyć wszystko. Czekajcie, 4K normalnie jest włączone. To może nawet więcej niż 200 pikseli, nieważne. Więc co, ja bym spadał stąd, bo na razie to jak wpada to do wody z opóźnieniem, to nie widzę. Nie. Ten creeper mnie niepokoi strasznie. O, jest łuk. Zdążę, daj mi ten łuk. Dobra, mamy łuk, mamy strzały, jest git. Oczy kresu są. Ej, zawsze możemy trafić w sumie end frame, żeby wejść do portalu. O, mamy żelazny kilo, zawsze na propsie. Spalamy z tej wyspy, zanim wybuchnie mi komputer chyba. Dobra, wszystkie rzeczy potrzebne praktycznie do przejścia Minecrafta mamy. Buty diamentowe sobie podniosę, a czemu nie? Dobra, ja spalam, bo komputer ma 1 FPS. Spadłwa. W którą stronę do tego w końcu miałem lecieć? Tam, dobra. To tam polecimy, uwierz. Były łóżka, różowe łóżka jeszcze w dodatku. Dawaj mi różowe łóżka, dobra. A chyba czerwone znalazłem. O, dostałem jeszcze od delfina, dobra, spoko. Czekaj, daj. O, mamy wszystko potrzebne do przejścia Minecrafta. Także z deszczem przedmiotów to może być dosyć proste. Ja, patrzcie pod wodą, co się dzieje, pa. Dobra, spadam stąd. Bo ja już widzę, że ten serwer zaraz będzie mi tutaj płakał programista, że co ja nagrywam za chore rzeczy. Czekajcie, dobra, podjedzmy sobie. Mój programista płaci od zużytych zasobów serwera chyba, z tego co pamiętam, więc no myślę, że to może trochę zużywać. Dobra, cyknijmy sobie perełkę, dobra, lecimy tam, gdzie my w ogóle lecimy. Okej, czyli to będzie minus i minus. Pereł dużo znalazłem, fajnie, deszcz przedmiotów. W ogóle nie dość, że jest deszcz przedmiotów, to jeszcze jest normalny deszcz i to się tak kumuluje wszystko w sumie. Gdzie nie pojadę, tam za mną są itemy i one, wyobraźcie sobie, że lagi są giga, bo one jeszcze wszystkie muszą wypłynąć na powierzchnię. Ale jakim ja bym był wydajną farmą itemów. Mów, nie? Ojojoj, czy ja mogę to opłynąć? Nie, dobra. Uhuu, widziałem. Czy ja zdążę zabrać to? Daj mi to, ja chcę tą łódkę. Daj mi łódkę. Łódka, nie miecz, nie łóżka, łódka. Nie, no nie znajdę tego już nigdy w życiu. Była! Ojojoj, dobra. Misnąłem ją, padamy tak na razie. Może gdzieś się nam zrespi, bo ja tu widzę, że tu jest dużo wody. Co do mnie szczelosz? Generalnie nic mi już nie jest potrzebne do przejścia tego Minecrafta. Mam wszystko totalnie, bardzo fajnie poszło, bo myślałem, że... Ale wiecie, co będzie najgorsze? Ja wiem, co będzie najgorsze. Walka w endzie ze smokiem. Przecież tam jest mała przestrzeń, jakich itemów się nastakuje bardzo szybko. To przecież to będzie trudno wygrać. Przecież jak ja go mam w picie z łóżek bić, ty? Skoro tam będzie milion itemów i przecież lagi będą tak potężne, że to jest szok. Właśnie chyba znałem sobie sprawę, że miecz też się przyda. No, idziemy prosto cały czas. Czy te bloki złota ze spadają też? Pigliny by chciały być moimi przyjaciółmi na pewno, 100%. Ale jak Steve'owi taki spada klos z dirtu na łeb, to go nie boli? To aż w szoku jestem trochę, tak szczerze wam powiem. Powoli się zaczyna ściemniać. Czy może
Zaraz cykniemy perłę. Te moby ewidentnie mi przeszkadzają. Co? I mam tylko 15 marchewek. W ogóle kimną bym się, to jest pomysł. Mam nadzieję, że mi komputer nie wybuchnie, jak się tu kimnę. Jak to kozak wygląda? Ty jaja mam! Jaja mam, patrz. Przepraszam wszystkich widzów, ale musiałem to powiedzieć. To było bardzo śmieszne. Jaka była na to szansa, nie mam pojęcia, ale mała. No nie, no uciekaj. Dobra, gdzie? Dobra, chyba tam. Ta perła sama już nie wie gdzie. Boję się, że mi prędzej tych marchewek braknie. Elytra też by była dobra, ale nie chcę się jej szukać tak szczerze. O, gdzie masz? Patrz, mówisz masz. Elytra, a nie mam fajerwerek. Ja chcę tylko jedną elytrę, bo mi się buguje. Czy ja mogę założyć elytrę? Dobra, mam elytrę, tylko fajerwerek nie mam teraz. Czekaj, a ty nie mógłbym? Czy ja właśnie mam milion IQ? Czekaj. A nie, bo ty by musiał mieć ten chyba enchant. Właśnie, czekaj, teraz możemy sobie cyknąć perłę i zrobimy takie coś, patrz. Nie, marchewki tylko, oddawaj marchewki. A robię sobie takie co teraz? Normalnie będzie się, będzie lecone. Czekaj, wcale nie musi być nigdzie lecone. Czy ja to widziałem? Właśnie, ja już wiem jak się z tego korzysta po poprzednim odcinku z MRC-kiem. Nauczyłem się. Wrzuciłem to w jakieś itemy, czekaj. Znajdę to. To jest OP, ja muszę to mieć. Dzięki temu nie musimy szukać w ogóle tego portalu, czekaj. No daj, póki mi Minecraft jeszcze nie wybuchł. Dobra, to będzie gdzieś tu. Nie no, jedzenie wyrzuciłem. No proszę, łóżka były, było, było. Jest, dobra. Pa, jaki lag. Tak to będzie wyglądało właśnie. Tak to będzie wyglądało. Dobra, szybko. Teraz tak, to. Robisz tak, że stoisz w środku. Wszystko kierujesz do siebie. O, o. I teraz wszędzie oczy kresu i powinno następnąć. Dobra, S. Tego to się nie spodziewałem. Ale że ja się będę podsadzał portalami do kresu? To tego też się nie spodziewałem w dzisiejszym odcinku, tak szczerze wam powiem. O, już widać u góry. I już widać, już się zaczyna inwazja itemów. Dobra, na całe szczęście mamy strzały. 30 co prawda, nie jest dużo, ale na pewno... Uda nam się chociaż trochę tych kryształów zestrzelić. A jeżeli będę miał dobrego aima, to może wszystkie. Ty, smok się pojawił nagle znikąd. Jezu, ile tych itemów tam leży. Dobra, nice. Ale aim. Ty, ten smok się teleportuje. To jest najgorsze, że ja go nie widzę w ogóle prawie przez te itemy. Chcę to wszystko zestrzelić, bo może z łóżkami nie wyjść. Wtedy nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze dwa tylko zostały. Ale tam już są gigalagi, ja już to czuję, jak tam idę. Dobra, ostatni. Jest git. Jest, powinno być git. Powinniśmy wygrać ze smokiem. Dobra, nice. Wszystko. Dobra, mam 60, ja mam 60 strzałów w ogóle. Nie wiem skąd, ale podniosłem. Walka ze smokiem może być dosyć ciężka. Ja go biję, nie? Ja już go biję. Może to pomoże. Ja mam wszystkie łóżka w jednym staku. To też nie jest dobre. Znaczy w sensie to jest dobre, chciałem powiedzieć. Nie. Błagam cię, Jezu. Miecze wyrzuciłem. Spanikowałem miecze wyrzuciłem. Nie, no patrz co za lagi. Dobra, jeszcze plus B może będzie mniejsze. Wiecie co, musimy iść na mniej zaśmieconą stronę wyspy chyba. Dobra, tutaj nie masz taki lag. Oj, siekierka netherite'owa, ja to chcę. Muszę to włączyć ludziska, bo ja nic nie widzę. Dobra, on idzie. Robimy to, robimy to. Ja pierdziele, nie wiem czy to robimy. To jest niemożliwe. 1 FPS. Mam ultra mocny komputer, ale tego chyba nic nie zniesie. Nie, nie ma szans na łóżko. Nie ma szans na łóżko. Gdzie jestem? To nie ma szans, ty. Nie, spadamy, co? Spadamy. Nie. Won. Tu jest niezaśmiecona strona wyspy jeszcze. Miejmy nadzieję, że on tu przyleci. No powiem wam tak, chyba to jest pograne, bo te itemy nie znikną. Chyba nie pokonam tego smoka. Właśnie to było to, o czym mówiłem z tym smokiem, że to może być różnie. Czekaj, mam pomysł. 7 chunków damy. Co chłop robi? Czekaj, walę go. Dostał hita. Ja wygram to. Choć wy będziecie mieć to przyspieszone. Znaczy przyspieszone. Wy będziecie mieć to pocięte, ale ja będę tutaj się z nim męczył. Ale ja go pokonam. Chyba. Dobra, jedyną opcją chyba jest po prostu tutaj, w tym miejscu, znalezienie jakiejś lawy, wylanie pod siebie po prostu i żeby te itemy wszystkie spadały do lawy i wtedy może nie będzie lagów. O, jest wiaderko z lawą, właśnie o tym mówię, to się nam przyda. Nie no, nie teraz, dobra, podniosłem na całe szczęście to wiaderko, czekaj. Dobra, tu sobie zrobimy platformę i tutaj wszędzie bym wylał. A że to wiadro mnie strolowało i że się całe rozlało? Dobra, musimy to tak zrobić, jest to jakaś opcja. Jaki jest plan? Itemy chyba się despawnują po 5 minutach, coś takiego, nie? Więc plan jest taki, w ogóle tu mamy złote marchewki. Plan jest taki, że możemy poczekać tutaj na rogu właśnie. Tutaj one... Co ty tu robisz? Tutaj właśnie one by spadły do przepaści sobie te itemki. Właśnie, czekaj, ja bym sobie może tu nawet klocek postawił. Myślę, że to rozwiązanie jest krótkotrwałe. O, to jest pomysł. Dobra, stoimy tutaj. Mam nadzieję, że smok tutaj zaraz nie przyleci nam. Nie, on tu leci. A to jest item, który nas może uratować w razie czego. Czekajcie. Nie no. Jeszcze Endermana zdenerwowałem. Przepraszam. Przepraszam. Dwóch zdenerwowałem. Dobra, to jest GG. To jest GG. To jest właśnie GG. Tak wygląda GG, ludzie. Tak wygląda GG. Ja nie mam... Ja nawet nie mogę go uderzyć. Patrz, jaki on speedhacka dostaje nagle. Czekaj, jest pomysł. Jest pomysł.
Niestety nie udało mi się przejść tego wyzwania, jak widzicie. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jak zostawicie tutaj kilkanaście łapek, to poprawimy ten plugin i spróbujemy przejść to jeszcze raz. No bo jak widzicie, to było dla ultraprosów chyba to był plugin. Na razie.